Świnia Time! Te dwie panie już chyba zdążyliście poznać. Oh yeah, oh yeah. Ale idziemy dalej. Witam was. Freya. Cześć Freya. Powiedz Slayer. Jeszcze nie umiem. Idziemy. To jestem ja. Your host. Idziemy. Tutaj warsztat stolarski. Tutaj mamy pomieszczenie gospodarcze i przed państwem świnia tygodnia. Pierwsza świnia w nowym roku. Zobaczmy, cóż to może być ciekawego. Na pewno będzie bardziej skromnie niż ostatnio, ale też bardziej osobiście. O tym za chwilę. Nie jest to żadna sygnatura. Nie jest to żadna gitara 8, 9, 16 strunowa. Po Bożemu, po tradycyjnemu, bardzo po mojemu, aż za bardzo trochę mnie to martwi. Że to jest za bardzo po mojemu, bo to jest brakujący element mojego osobistego Vile Vicious Visions. Zaraz zakumacie, o co chodzi. Przez cały dzień mi chodzi po głowie ten numer. W ogóle muszę Python, tutaj jest arcygenialna. Arcygenialna jest. Ja nie wiem, jak to się robi. Jestem trochę upośledzony, bo jestem po sesji całodniowej. Z reguły jestem upośledzony po sesji całodniowej. Idę po nożu. Jest nożyk Olfa 9 mm. Mogę być śmieszne, jak żywotne są przedmioty. To jest nożyk, który zajmowałem z pracy, w której pracowałem 13 lat temu. Jeszcze się nie zgubił. Żeby kurwa tak z kostkami gitarowymi było, co? Dobra, otwieram, bo czekałem na to cały dzień. Jacek, kurier DPD, którego serdecznie pozdrawiam i którego bardzo lubię, bo jest bardzo serdeczny człowiek. Jechał tutaj w godzinach już porannych. Kurwa, matrioszka. Pudło w pudle. Także mamy szansę, żeby dzisiejszy unboxing był dłuższy od ostatniego 40-minutowego. A propos 40 minut, to pozdrawiam kurwa osobę, która mnie niesamowicie rozśmieszyła ostatnio. Chrumkanie w tle to jest Freya jedząca supper, tak to się nazywa, supper po angielski. No, rozśmieszyła mnie jedna osoba, która dała łapkę w dół. 5 minut, podczas oglądania po 5 minutach obejrzenia. 40-minutowego materiału. Strasznie mało wiary w tej osobie. A dużo wiary we mnie, że z tą gitarą nic się nie stało, ponieważ wraz z kontrahentem, z którego, przepraszam, nie pamiętam imienia, Badary, zaryzykowaliśmy pewien eksperyment i przesłaliśmy gitarę bez case'a. Niestety nie miałem dostępu do swojego case'a, gdyż wyprawa do Wrocławia jest dla mnie problematyczna. No tak, zobaczcie. Pewne rozczulenie. Ale ujrzałem piękną świnkę. Krum, krum. Krum, krum. Jaki jest koniec tej folii? Cóż to może być? Vile Vicious Visions? To może być tylko jedno. Pobijana. Straszliwie.
straszliwie cała. Fuck off! Tak. Czarne Greco. Flying V. Generalnie frazę Berny Greco Orwił Tokaj wpisuje 3 razy dziennie. Jak tylko się pojawiło, to musiałem coś z tym zrobić. To jest brakujący element dla mnie, ponieważ mam czarny V, biały V, czarno-białe Schenkera. Żeby były 3 fałki, to musi być jeszcze czarne. Ale nie jest. Nie jest jeszcze, gdyż muszę sobie na tym lepiej zasłużyć. A zasłużę sobie w taki sposób. Zabędę fundusze na ten instrument. Gdyż na razie jest w tak zwanej komisji. Mogę się co akurada. Zobaczymy po tym dokonaniu, podłączymy i sprawdzimy, czy jest z tego warta. Było fajnie, bo jest tam, to jest relik w wersji gibsonowskiej, czyli po prostu wpierdol. Reliki fenderowskie to nie jest wpierdol, to jest po prostu wytarcie materiału. No, w każdym razie, no, gitara u mnie na razie na wieczne oddanie, ale będę musiał sobie kombinować coś, żeby ją odkupić od Konrada. I tutaj wchodzisz ty, cały na biało. Nie zakładam Patronite'a, aczkolwiek zastanawiam się nad tym. W dupie mam hejterstwo, ale zachęcam cię do współpracy na przestrzeni mej zawodowej. Wpadnij do mnie na dziarkę. Im więcej dziarek zrobię, tym prędzej ta gitara będzie moja. Także cel styczny. No, ale mam wodę w głowie po sesji cały dzień. To jest wiadomo, strasznie dla rynku. W każdym razie tyle z nowoczesnych. Co jest ze mną? Znowu jorskie. No. Rocznego unboxingu. Nie mogę czystać. Dużo są w ogóle. Trzymajcie centrum dowodzenia. Czy sprawdzimy to czarne czy stare Greco Flying V. Co? Chciał chłop pograć, pokazać co kupił, ale poczekamy. Podstrunnica trzeci raz posmarowana olejem cytrynowym i wciąż pije. Ja tego nie kumam, szczerze powiedziawszy. Jak można mieć 40-letni kawał tak pięknego palisandru i o niego nie dbać. W każdym razie wciąż pije. Śruby pordzewiałe do wymiany, także gniazdo też, przełącznik też, pewnie całe bebechy wyciągnę. Mostki, puszki przetworników zaśniedziałe. Spróbuję to potraktować dzisiaj w studio myjką ultradźwiękową. Zobaczymy co to da. Muszę wylutować puszki. Jak możecie polecić jakąś pastę polerską do, czy tam czyszczącą do takich części, to też bardzo chętnie. W każdym razie ta gitarka sobie jeszcze trochę poczeka, zanim zagra. Plus jest taki, że klucze są wymienione. Niestety na takie, za którymi nie przepadam. To są blokowane. Nie wiem, czy to są gotochy, bo nie są podpisane, że gotoch, ale gotoch takie miał. To jest najgorsza moim zdaniem forma blokowania kluczy, ale
trudno. Siodełko wymienione. Chyba grafit. No raczej nie podejrzewam, żeby ktoś wymieniał siodełko na plastikowe. Sądząc po tym, jak jest sklejone, no to raczej było robione profesjonalisty. Znam jednego, chociaż tutaj, no tak se... No, nie wiem, co wy profesjonaliście, nie wiem, dużo macie z tymi siodełkami, przecież też wyklejenie siodełka to jest rutynowy zabieg. Więc po co te zaziory tutaj w papierze? W każdym razie, no gitara jest powijana cała, także mocno mnie to nie przejmuje. Przez to też jest powijana, to tak mówię, swoją własną, bo prawdopodobnie będzie problem, żeby ją sprzedać. Żyjemy w świecie turystów wizualnych, ale ja się jaram. W każdym razie rozbebeszam. Podejrzewam, że przy moim tempie gdzieś dopiero za miesiąc będzie wszystko gotowe. Poproszę Michała o pomoc z wyekranowaniem, albo sam się z tym zmierzę. Zobaczymy. Także do usłyszenia. Gita w środku wygląda tak, jest niewyekranowana, także tutaj na pewno będziemy ją ekranować. Tu są dziwne rzeczy, bo tak, przetworniki, no to na pewno są maksony. Ale tutaj sposób zalutowania gniazda wskazuje, że coś tu było gmerane. Nie chcę mi się wierzyć, żeby japońska manufaktura zrobiła to w taki sposób. Whatever. Śrubki wyglądają tak, niestety mają jakiś niestandardowy rozmiar, także będę musiał się posłużyć submiarką, żeby dobrać. Tutaj te szpienie do mocowania strun, mostku strunociągu, zaraz wyciągnę. Pokażę wam, jak mi się uda patent sobie to zrobić, bo już to robiłem. No i spróbujemy to wyczyścić i odrdzewić. W każdym razie płytka prawdopodobnie wyląduje u Michała, będzie wymienione wszystko. Proces dekompozycji trwa. Chciałem wyciągnąć to trzpienie, jest taki stary patent. Że w tą dziurkę wrzuca się śrubkę. Potem dokręca się śrubą od samego mostu. Wkręca się tą śrubę i w momencie, w którym ta wewnętrzna kontruje, podnosi ten szpień do góry. Ale ta gitara jest ekscentryczna i tutaj to nie dość, że nie działa. To jeszcze kurwa od pół godziny próbuję tą śrubę wciągnąć. Także jest ciekawie. Chyba trzeba pierdyknąć. Udało się, także robimy dekompozycję, ale bez wyciągania trzpieni. To była ta śruba, która nie zadziałała. Próbowałem też z inną. I co? Przetworniki zaraz wykrajam. Nie chcę mi się odpalać lutownicy, po prostu wytnę. Wystawiam na LX, także jeśli ktoś chciałby sobie kupić pick-upy Maxona z 40-letniej gitary, to gorąco zapraszam już niedługo na LX-ie. Bez pełnego pitolenia, całe bebechy tutaj idą do wywalenia, także ja się tutaj pitolić nie będę, ja po prostu sobie zrobię tak. Wszystkie narzędzia mam w studiu, także mam tutaj same jakieś takie pierdolety. Tak sobie teraz patrzę, że w sumie kurde, no, dosyć krótkie te kable, ale to nie mój problem. Staram się eliminować problemy ze swojego życia. A jak komuś będzie za krótko, to sobie dosztukuję. Także te piękne maksonki zaraz lądują na OLX, a ja w międzyczasie pokażę wam pewną rzecz.
Pierwsza rzecz jest taka, dlaczego nie jestem fanem kluczy rowera bądź też gotocha. Ostatecznie nie wiem, bo nazwy nie ma, ale konstrukcja jest ta sama. Teraz muszę to sobie odsunąć trochę. Bo jak nakurwiałem tą gitarę po prostu, żeby zrobić tą śrubkę, to odkryłem pewną rzecz, która też towarzyszyła mi, jak miałem w swojej pierwszej fałce Gibsona klucze takie gotowe. O, siema Ozzy. Proszę bardzo, trzpienie. Są tak lajtowo tutaj zamontowane. To w ogóle wszystko jest takie chybotliwe. Nie wzbudzę zaufania. Także na razie może nie. Muszę sprawdzić, czy warto. A jak będzie warto, to wymienię te klucze. Bo to jest moim zdaniem najgorsza konstrukcja typu locking na rynku. Także nie polecam. A, pyszna herbatka. Pokażę wam jeszcze coś. To w ogóle, to mnie trochę podłamało. Bo kurczę, no to, że w gitarach Greco Flame i nie wiem jak Berny, to, że jest druga dziura tutaj na strapon, to jest norma, bo we wszystkich fałkach Greco mam ten myk, ale co tu się odjebiało? Panie Lebiedź, daj pan spokój. Co tu kurwa ma być? Nie wiem, odkręcimy to. Zobaczymy, co to jest. To jest pomocnik, co? W każdym razie, jak macie taką sytuację, że coś wam tu wylata i tak dalej, to kurde, nic na siłę. Nic na siłę. Damy troszkę wyżej. Bo to jest w ogóle fuszera totalna. Ja boję się odkręcić, żeby zobaczyć, co tam jest. Możliwe, że trzeba będzie to jakoś, kurde, zakitować. Fuszera. A wystarczyło po prostu wkręcić odrobinę grubszy, ale dłuższy wkręt i byłoby po problemie. Dobra, odkręcę to i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No i odkręciłem. Żałujcie, że tego nie widzieliście. W środku była taka, nie wiem z czego, to jest papierowa chmurszczelka. No i znany wszystkim typowy straplock, z tym, że on do tej wysokości był w korpusie gitary. Panie Lebiedź, do pana przyjadę i dam panu w ryj przy wszystkich pracownikach. Tak wygląda dziura. Tak wygląda dziura. Trudno mi się celuje, tak żeby jeszcze złapać światło. No kurwa mać. Co to ma być? W tym momencie będę musiał to zakitować. Troszkę bliżej, ale nie będzie doświetlony niestety. Będę musiał to zakitować i w tym miejscu dać dłuższy wkręt. No rozczarowuje poprzedni właściciel czy poprzedni właściciele tej gitary rozczarowują, ale damy sobie radę. Tutaj te obicia już wiem, jak je zaimpregnować. Zaimpregnuję je, nie będę ich malował. Chodzi o to, żeby gitara nie dostawała wilgoci, bo jest na to narażona. Pewnie troszkę już dostała, no bo sądząc po tym, że śruby od maskownicy były wszystkie zardzewiałe, to znaczy, że było ono zwilgocone w salce. Bo jakby były tutaj tylko, nie wiem na ile to widać, ale tu gdzie spoczywa nadgarstek, to jest w zupełności normalne, znacie to pewnie. Bo to wynika z tego, że po prostu łapka się poci i w tym miejscu robi się korozja. Ale jeśli są wszystkie, no to znaczy, że gitara była w zawilgoconym pomieszczeniu. Ale sobie z tym poradzimy, doprowadzimy to jakoś do życia.
Co tam jeszcze? Tu jakiś tam pseudoekran mamy. Zaraz się go pozbędę. I roboczo ją bez polerowania powycieram. Na polerkę przyjdzie czas, jak będziemy mieli elektronikę gotową i będziemy montować maskownicę. Swoją drogą, jeśli chodzi o samą maskownicę, jak ktoś nie używał nigdy gitary Flying V, to nie wie, że całą elektronikę mieści maskownica, podobnie jak w Stratocasterze. Nikogo do tego nie namawiam, ale w momencie, gdybyście chcieli sprowadzić na przykład taką gitarę ze Stanów, to można spróbować sprowadzić ją w dwóch paczkach. Wtedy można gitarę wystawić jako uszkodzoną, także nie na pełnej wartości, a drugą paczuszką puścić sobie maskownicę. Do niczego nie namawiam. Nie jest to porada inwestycyjna. Ale myślę, że już chyba uległo przedawnieniu. Jak ściągałem w 2008 roku pierwszą fałkę ze Stanów, to tak właśnie zrobiłem. Odlutowałem tylko masę. Znaczy odlutowałem. Mój ziomek w Stanach. Ślepy, pozdrawiam. Odlutował to i wysłał mi w dwóch paczkach. Z Norwegii też może się przydać. Dobra, zabieram się za zrywanie tego paskudnego ekranu. Przetrę ją i zdemontuję wszystko z maskownicy po to, żeby wystawić przed firmą na sprzedaż i żeby tą maskownicę wyczyścić. Dobra, chwilę przerwy timelapse, bo wydarzyła się rzecz bez precedensu. Gniazdo rozleciało mi się w rękach. Nie dlatego, że gitara jest stara, tylko dlatego, że miała do czynienia z wilgotnym powietrzem, dlatego, że jest pordzewiała. Naprawdę, szanujcie swoje gitary. Jak macie wilgoć na sali, to ich tam nie trzymajcie, no, po prostu. Ja nie mogę tego teraz odkręcić w ogóle. Sięknę to wódką. Gdzieś ją miałem. Teraz nie znajdę. W ogóle nie mam narzędzi tutaj, kurde, także nie wiem, czy mi się uda rozmontowanie tej elektroniki. Bo wszystkie narzędzia mam w studio. O, z przełącznikiem poszło dosyć gładko. Zobaczymy, jak potencjometry. Też dosyć gładko. Przynajmniej ten jeden. No ale to gniazdo. W ogóle widzę, że tu nikt od nowości nie wygląda. Nie wiem, czy to dobrze. Ja tam lubię sobie zajrzeć, żeby zobaczyć, z czym to się je. Często potencjometry, no. Ja nie jestem turystą, który uważa, że muszą być oryginalne potencjometry, skoro w obecnych czasach konstruuje się lepsze. Także no, po co to robić? A można za grosze mieć fajne potencjometry sobie z Guitar Project. Nie mam żadnego deala z Guitar Project, ale z tego sklepu skorzystam, kupując części. W każdym razie wszystkie stare części, łącznie z tym, co się rozsypało w rękach, wrzucam do worka. Worek jest podpisany, więc będzie wiadomo, co to za gitarka. Dobra, pomęczmy się jeszcze z tym gniazdem. Kurde, może nie mam jak chwycić, bo to
Musiałbym sobie kontrować tutaj. A jest to zardzewiałe. Bo to po pierwsze, a po drugie, no nie mam czym kontrować, bo nie mam ani klucza, ani drugich kombinerek. Także no. Najbardziej zardzewiała część elektroniki. Najmniej chce się stąd ewakuować. W każdym razie to na razie wystarczy. W dalszym przebiegu będę was informował. A te pick-upki zaraz będą na Linux, także jak masz ochotę mieć pick-up Maxona, numer 152.0101, no to zapraszam. Troszkę jest zasięgiały, ale ktoś sobie tam z tym poradzi. Zapraszam. A co będę stawiał? 500T496R, tradycyjnie. Pozdro.